Od 5 lat w Centrum Kultury Śląskiej Tłusty Czwartek obchodzi się wyjątkowo, słodko i bluesowo. To jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych w tej instytucji. To ciągle piękne koncerty, duże wydarzenie zostaje w pamięci, w uszach, w sercu. No i to spotkanie po samym koncercie, ten pączek, ten krepel, jak to woli, rozmowy z muzykami i właściwie ten brak dystansu pomiędzy publicznością, muzyką, światem sztuki, to jest chyba to, o co chodzi. Podczas 6. edycji wydarzenia na scenie wystąpiła śląska grupa bluesowa w składzie. Leszek Winder – gitara, Michał Gier – Giercuszkiewicz – perkusja, Mirosław Rzepa – gitara basowa i goście – Agnieszka Łapka – wokalistka, Krzysztof Głuch – instrument klawiszowy i Michał Kielak – harmonijka. Gramy, bo kochamy to robić, to jest bardzo proste. Gdybyśmy tego nie lubili, nie kochali, to na pewno byśmy tutaj nie stali teraz. No. Gramy muzykę, która jest przeniesieniem muzyki z naszej młodości, czyli z lat 70., co też ma pewien walor i pewną wartość. A w dzisiejszych czasach tej muzyki, która jest obecnie, myślę, że ten walor jest dosyć cenny, no, bo jednak pokazuje, że te odległe takie historyczne czasy były bardzo wartościowe dla muzyki. Koncert w Centrum Kultury Śląskiej zespół zadedykował swojemu przyjacielowi, muzykowi, byłemu koledze z zespołu. Niesiemy pamięć Janka Skrzeka. Tu do Państwa mówię, proszę o nim pamiętać, bo wspaniały hop był, po prostu piękne utwory, po prostu fajny blues, uczciwie zagrany, nieprzekombinowany, no Jasiu Skrzek, no, nieodżałowana postać. Pączki, blues w wykonaniu cenionych muzyków, rozmowy z artystami. To właśnie te elementy tworzą wyjątkowy klimat tego wydarzenia. Podobało nam się. Jeździmy na różne koncerty bluesowe. To był nasz syna pierwszy, mój nie, ale podobało nam się. Fajnie, fajnie. Naprawdę legendy bluesa, legendy muzyki, więc warto było posłuchać. Super koncert. Uwielbiamy Józefa Skrzeka, Jana Skrzeka. Lubimy bluesa. Audiofil. Bardzo przyjemny wieczór. Miły wieczór, na który z przyjemnością czeka się cały rok. A kolejna edycja już w przyszłym roku. Zapraszamy. W tym miejscu dom, ludzie będą mieć.